Adrian przyniósł tabletki poronne, które dzień wcześniej zamówił przez internet. Chce, by Klaudia jak najszybciej je zażyła i pozbyła się ciąży. No cześć. No jest cześć. Nareszcie. Jestem. Czy moja dzisiaj przyszła? Ale ja ich nie wezmę. Co? No, to co słyszysz? Umawialiśmy się na coś. No, wiem, ale zmieniłam zdanie. No, ale ja nie. Słuchaj, to jest już twój problem. Ja nie usunę tej ciąży. A możesz powiedzieć, co nagle się odbiło? Słuchaj, nie chcesz tego dziecka, więc ja nie muszę ci się tłumaczyć, dlaczego podjęłam taką decyzję, tak? Poza tym, to jest mój problem i to ja je wychowam i ja sobie z nim poradzę. A, i tu jest pierwsze zdjęcie twojego dziecka. Proszę. Klaudia mnie oszukała. Mieliśmy usunąć ciążę, a jej się nagle odmieniło. Nie dam się wkopać w to dziecko. Jak sama nie weźmie tych tabletek poronnych, to je wrzucę do picia, bo za bardzo się boję, że nie da mi spokoju. Adrian postanowił pokryjomu podrzucić do soku Klaudii tabletki poronne niewiadomego pochodzenia. Tymczasem Klaudia chce powiedzieć swojej koleżance, że zdecydowała się urodzić dziecko. Powiedz mi, czy ty w ogóle rozmawiałeś ze swoimi rodzicami o tym wszystkim? Nie, boję się. Boję się. Oni mnie mogą wyrzucić z domu. Ej, to jest dramat. Klaudia, przestań. To są twoje rodzice, oni cię nie wyrzucą z domu. Ale powiedz mi, a przynajmniej z Adrianem rozmawiałaś? Tak, ale coś czuję, że to była nasza ostatnia rozmowa. Nie usunę dziecka. Taką decyzję podjęłam. Ale czemu nagle zmieniłaś zdanie? Wiesz, wiem, że będę miała przechlapane, ale to nie jest w moim stylu. Ja nie potrafię tego zrobić. Jak zobaczyłam to małe serduszko, które bije w środku. Nie. Dostałam zdjęcie USG, ale oddałam je Adrianowi. Ale jak on na to w ogóle zareagował? Obraził się. Słuchaj, on jest idiotą, jak większość facetów. Ale zawsze będziesz miała moje wsparcie i ja ci we wszystkim pomogę. Pamiętaj, okej? Dziękuję ci bardzo. Ale wiesz, wydaje mi się, że on będzie żałował. W ogóle dziwny ten sok. A sprawdziłaś o te ważności? No, wszystko jest okej, niby. Nie wiem.